Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam 12 czerwca, w niedzielę Trójcy Przenajświętszej. Za chwilę usłyszymy na ten dzień wybraną Ewangelię, a jest ona z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 16, a wersety od 12 do 15. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszua powiedział do swoich talmidim: mam wam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Jednak kiedy przyjdzie Duch Prawdy, poprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił sam z siebie, ale powie tylko to, co słyszy. Oznajmi wam też przyszłe wydarzenia. Uwielbi mnie, bo otrzyma z tego, co moje, i oznajmi wam to. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że otrzyma z tego, co moje, i oznajmi wam. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ukochani, Trójca Święta, i w tych kilku tutaj zaledwie zdaniach, wersetów, cztery wersety, zostało wypowiedziane i o Ojcu, i o Synu, i o Duchu Świętym. Ale ja chciałbym jakby skupić się trochę, bo nie sposób Trójce Świętą bardzo mocno w tym tutaj fragmencie rozważyć, ale chciałbym tylko jakby dotknąć tego, co powiedział Jezus. Tak bardzo realna to jest wypowiedź, że Jezus, zauważmy, że mówi tuż przed swoją męką. To jest fragment przed męką. A Jezus mimo to mówi apostołom, że jeszcze nie wszystko jesteście w stanie udźwignąć. Więc wiele rzeczy mam wam do powiedzenia, ale teraz ich nie zniesiecie. Teraz o nich nie będę mówił. I potem właśnie mówi, że przyjdzie On, oznajmi wam rzeczy przyszłe, wydarzenia przyszłe, Duch Prawdy. Moi kochani, właśnie popatrzcie, Jezus traktuje nas z naszą wiarą, że to jest sprawa rozwojowa. Może twoja wiara była zupełnie inna rok temu, 5 lat temu, czy 10 lat temu. Inna jest teraz. Wiara jest procesem. I oby to był proces, który jest ku górze, ale może też być proces degradacji. Może też być proces degradacji. Niektórzy mówią, że ich wiara była piękna, taka mocna, silna, gdy byli dziećmi albo w wieku młodzieńczym, a potem coś się stało. Oczywiście grzech zamazał wiele prawd wiary, zagłuszył, pozatykał jakby te głośniki Boga w sercu, które mamy. Grzech je zapaskudził. I dlatego może ta wiara jest inna. Dlatego dzisiaj trzeba sobie też odpowiedzieć na to pytanie, czy ja pozwalam na to, aby Duch Prawdy prowadził mnie do całej prawdy? Czy pozwalam sobie na to, żeby moja wiara rozwijała się, żeby była procesem? Żebyśmy nie zostali na takim etapie takiego paciorka, bozi. Niektórzy tak nauczyli się w przedszkolu i do dzisiaj tak bozie tak wyznawają. To nie jest bozia, to jest Trójca Święta. To jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Czy ty go próbujesz poznawać, rozeznawać? Czy właśnie pozwalasz się Duchowi, aby cię wychowywał do całej prawdy, prowadził do całej prawdy? Czy może jesteśmy takimi ludźmi, którzy już wszystko wiedzą, już właściwie im nic nie potrzeba, im już nic nie zaszkodzi, nic nie pomoże, bo on już taki jest? To niedobra jest postawa. Ja nawet jako ksiądz uważam, że bardzo wielu rzeczy oczywiście nie wiem jeszcze. I wiele rzeczy Bóg mi odsłania też wielokrotnie. Pokazuje mi przez ludzi, przez książki, przez wypowiedzi papieża, biskupów, przez właśnie medytację Słowa Bożego. To jest nieustanne, codziennie właściwie jest to poprowadzenie Ducha do całej prawdy. On oznajmia mi przyszłe wydarzenia.
I chciałbym, kochani, żebyśmy tak też patrzyli na siebie, na pojmowanie Trójcy Świętej. I tej pięknej dzisiaj niedzieli, uroczystości Trójcy, chciałbym coś zaproponować. Ponieważ najpiękniejszym i najkrótszym i zarazem codziennym wyznawaniem Trójcy Świętej jest znak krzyża Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc tak trochę myśląc o tym dzisiejszym rozważaniu, o niedzieli Trójcy Świętej, chciałbym Was zaprosić, zaproponować Wam, byście przy wysłuchaniu czy przed wysłuchaniem Ewangelii, abyście uczynili znak właśnie Trójcy Świętej, znak krzyża. Abyście przywołali w tym zwykłym geście, prostym, ale jak mówią ojcowie duchowi, duchowni, to jest pierwszy egzorcyzm, znak krzyża. Abyście w tym znaku, kiedy słuchacie Ewangelii, rozpoczynacie jej słuchać, uczynili znak krzyża, przywołali Ojca, Syna i Ducha Świętego. To niewiele Was będzie kosztować, ale zmiana jest diametralna, że ta codzienna nasza tutaj lektura Pisma Świętego staje się medytacją, a nie jakimś coachingiem religijnym, żeby więcej pojmować po ludzku, bo ja naprawdę tutaj nie czuję się na siłach, żeby Was wychowywać jak teolog, profesor w taki akademicki sposób. Absolutnie nie. I nie chciałbym, żeby ktokolwiek tak to pojmował. Ja mogę się w wielu momentach tutaj gdzieś z czymś czuć bardzo mało i czuję się nie jeden raz tak. Niedoprecyzowany w tym słowie. Ale wierzę, że kiedy się modlę przed tym rozważaniem tego słowa i wierzę, że jeśli Wy będziecie się modlić, to Bóg, nawet jeśli ja coś tutaj powiem nieudolnie, coś, co może trzeba byłoby inaczej, to Bóg przez ten Wasz znak krzyża, przez to przywołanie Ojca, Syna i Ducha Świętego, Trójcę Świętą, On będzie prostował te krzywe, te ludzkie, które są takie słabe, takie małe. Więc spróbujcie. Może już to ktoś z Was robi. Za to chwała Panu, chwała Trójcy. Ale kto tego nie robi, jak bierzecie, włączacie ten internet, ten filmik, to niech to nie będzie jakiś kolejny filmik z cyklu pobożnościowe i religijne, ale niech to będzie właśnie nasza modlitwa. Więc rozpoczynajcie słuchanie tej Ewangelii znakiem krzyża i oczywiście zakończycie też znakiem krzyża wtedy, gdy Was błogosławię. A więc przyjmijcie ten święty znak Trójcy, który jest błogosławieniem Boga Was na cały dzień. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie i życzę błogosławionego dnia. Niech Trójca Święta nieustannie porusza Wasze serca. Do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.